Witajcie, ja jestem Patryk, to jest kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Christianie Woodzie. Kim jest Christian Wood? Dlaczego robi o nim film? To drugie pytanie jest raczej proste, ponieważ jest nowym zawodnikiem Houston Rockets, którego przed sezonem, nawet możecie to na filmie sprawdzić, obstawiałem jako most improved player w tym sezonie. Oglądałem jego mecze w Detroit pod koniec tamtego sezonu i uważałem, że ma mega potencjał, mega się jarałem, że Houston go podpisali. I nie myliłem się, ale jak Christian Wood dotarł do Houston, skąd się wziął i dlaczego miał najgorszą dziewczynę na świecie, o tym powiem za chwilę, ale pamiętajcie, zostawić subskrypcję na kanale, żeby dostać więcej takich materiałów, czy to NBA, czy o butach koszykarskich, czy po prostu ogólnie związanych z basketem. I pamiętajcie polubić ten film i skomentować, kto waszym zdaniem powinien być następnym na tapecie do zrobienia o nim takiego ciekawego filmu. I zaczynamy. Christian Wood startował w drafcie 2015 roku. Niestety nie został wybrany. Mimo, że przez 2 lata na UNLV Uniwerku notował średnio 15,7 punkta, 10 zbiórek, 2,7 bloku na ponad 50% skuteczności z gry, co jest dobrą statystyką. W drugim roku został nawet wybrany do top 5 graczy swojej konferencji, oczywiście na swojej pozycji, bo tam z każdej pozycji było po jednym. A nie został wybrany, ponieważ mimo tego, że skauci twierdzili, że ma talent na top 10 draftu, to jednak były problemy z jego etyką pracy. Skauci mówili, że jest leniwy, dostawali informacje o tym, że nie przykłada się do treningów, spóźnia się na nie. Sam Christian Wood odpowiedział na ten temat po latach już, że nie wiedział, że są gracze bardziej utalentowani od niego, ponieważ zawsze samym czystym talentem dominował nad innymi zawodnikami i nie sądził, że musi się przykładać i trenować, bo są lepsi, których trzeba przebić. Na szczęście z czasem wyciągnął tą lekcję, czego niektórym zawodnikom nie udaje się przez całe życie. J.R. Smith, mega talent. No cóż, podczas draftu został pominięty i w ogóle nie wybrano go w drafcie, mimo że nawet 2 dni przed raporty, draft raporty oczywiście, mówiły o tym, że ma być wybrany w pierwszej rundzie, niektóre nawet mówiły o pierwszej dziesiątce, a najgorsze możliwe o początku drugiej rundy draftu. Nie został wybrany wcale. I cóż, jak już wspominałem, jego dziewczyna nie była zbyt dobrą dziewczyną, ponieważ od razu po tym, jak Christian nie został wybrany w drafcie, zostawiła go. No cóż, siano się nie zgadza, no to elo. No, cóż można powiedzieć, gold digger. Tylko i jedynie. Następnie, zawodnik ten próbował zahaczyć się w NBA, i przez pierwsze 5 sezonów zaliczył 5 drużyn w lidze. Niestety nie było to zbyt ciekawe w jego wykonaniu, ponieważ w latach 2015-2019 zaliczył 51 meczów, w których grał średnio 10 minut na mecz. Grał dla Hornets, Bucks, Sixers. W Sixers podpisali go jako pierwsi w 2015. Zaliczył kilka klubów G League. Aż w końcu, w marcu 2019 roku, New Orleans Pelicans dali mu szansę, ponieważ była wtedy ta drama z Davisem, który już nie chciał tam grać, siedział na ławce, no i potrzebowali jakiegoś backup centra skrzydłowego, no i padło na Wooda. I dzięki temu w ciągu 8 meczy, które tam zagrał, robił średnio 17 punktów, 8 zbiórek w 24 minuty. Przedtem głównym problemem Wooda było to, że nie potrafił grać na poście. Kiedy dostawał piłkę tyłem do kosza, nie potrafił nic z tego zrobić. Często nie potrafił przestawić nawet niższych zawodników od siebie, ponieważ przy wzroście 208 cm i posiadając naprawdę długie łapy, polecam sobie obejrzeć, jak wygląda Christian Wood. No to ten człowiek wiąże buty na stojąco. No, ważył jedyne 95 kg. Co nie jest liczbą zatrważającą, szczególnie biorąc, że ja mając 1,93 m, w tym momencie ważę 107 kg, więc 12 kg więcej od niego.
a jestem niższy o 15 centów. To robi różnicę. Po przygodzie z Pelicans z wakacje podpisali z nim umowę Detroit Pistons, którzy chcieli wspomóc się pod koszem, ponieważ no, mieli Blake'a Griffina, który wiecznie był kontuzjowany, były z nim problemy. Do momentu, kiedy w drużynie był jeszcze Andrew Drummond, Christian Wood notował średnio 16 punktów, niecałe tam 15,8. Dodatkowo zbierał 6 piłek na mecz. Były to ok statystyki, ale jego eksplozja talentu nastąpiła dopiero po sprzedaży Andrew Drummonda do Cleveland Cavaliers. W sumie za nic, no cóż, ale to są Detroit. Oni uwielbiają podejmować głupie decyzje. Po odejściu Drummonda na przestrzeni czasu aż do zakończenia sezonu regularnego ze względu na COVID, potem wiemy, mamy dokończenie w bańce, tam już Detroit nie grali. Christian notował średnio 26,6 punkta na mecz, dodatkowo 9,4 zbiórki na fenomenalnej skuteczności 62% z gry i 43% za 3. Celność kozacka, ilość punktowa tak samo, troszkę tu koleją zbiórki mimo fajnych warunków do zbierania, no ale cóż. Niestety, liga została zawieszona po tym, jak Rudy Gobert złapał koronawirusa, a dzień wcześniej grał przeciwko Detroit i Christian Wood również złapał koronawirusa. Jak sam mówi, czuł się jak podczas grypy, tylko tysiąc razy gorzej i myślał, że umrze. Ale mówi, że nie to było najgorsze, a to, że bał się, że nie dostanie kolejnej szansy w NBA i wtedy, kiedy wreszcie zaczynało mu iść, wszystko może się rozjechać. No ale cóż, na szczęście moi Houston Rockets dali mu 3-letnią umowę, 41 milionów i uważam, że to jest najlepszy kontrakt podpisany przez nich ostatnio. Bo tak to... Nie no, Houston Rockets nie podpisają raczej złych kontraktów. Może to z Chrisem Paulem nie było takie dobre. No przejęli Walla i przejęli Westbrooka, no ale cóż. No, to jest bardzo dobry kontrakt. 41 milionów na 3 lata, naprawdę ten zawodnik jest wart dużo więcej. Dla Houston w tym sezonie notuje średnio 23,5 punkta, 10,8 zbiórki, 1,9 bloku, 54% z gry oraz 37% za 3. 4 stycznia niestety Christian złapał kontuzję i trzeba było go zwieść z boiska na noszach. Po kontuzji kostki, której doznał, miejmy nadzieję, że nie będzie to nic poważnego. Wstępne badania mówią, że będzie to przerwa od tygodnia do 2. Jamorant powrócił w pełni sprawny po takiej kontuzji. Miejmy nadzieję, że tu będzie tak samo. Christian Wood dla mnie jest potencjałem na zawodnika All-Star. Myślę, że jeśli Houston będą tak cały czas wysoko się piąć w hierarchii i w tabeli ligi, to zdecydowanie Christian ma takie szanse. Jest zawodnikiem, który naprawdę musiał się starać, żeby dostać do tej ligi, co pokazuje, że uparci ludzie potrafią wyjść na swoje, a nie tylko dostawać po dupce. No cóż, z mojej strony to wszystko. Będę zdecydowanie śledził, jak idzie Christianowi, ponieważ jest to w tym momencie mój ulubiony zawodnik Houston. No, może, że poza PJ Tuckerem, ale ta kolekcja butów. No, a wy dajcie znać, co myślicie o Christianie Woodzie i czy chcielibyście więcej takich odcinków o poszczególnych zawodnikach. Jeśli tak, to o których? Dobra, z mojej strony to wszystko. Wielkie dzięki. Na razie, cześć.